Czas na budżet obywatelski. Łącznik PKP Śródmieście z metrem. Czy lotnisko Chopina z ponad 4 milionami pasażerów w 2022 roku. I Park Praski przeszedł już remont. O tym nie tylko. 19 czerwca. W niedzielę. W ostatnim Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemu wznosz i zapraszam Was już teraz na ostatnie wydanie z Mniejsza z tym. Dziś zaczniemy sobie wyjątkowo nie od awarii wind na stacjach metra, od chwili ciszy za Polskie Radio Trójka, czyli oczywiście za Trójkę, bo w ostatnim czasie została usunięta jedna z moich ulubionych, jak nie ulubionych audycji radiowych, którą słuchałem od 19 lat, czyli właściwie całe moje życie. Została zdjęta z anteny, dlatego też i ja z tego powodu chciałbym chwilą ciszy upamiętnić tę audycję. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze już 5 minut po północy. No dobrze, ale przejdźmy dalej, żeby nie tylko i wyłącznie tutaj być w takich smutnych aspektach. Mniejsza z tym, więc zaczynamy od awarii wind na stacjach metra. No i tutaj mniej więcej tak samo jak ostatnio 100 głosów, wierzmy, no to już nie będę wam pokazywać, gdzie to jest na mapie, natomiast tam są modelinizacje oczywiście cały czas. Natomiast awaria jest na stacji metra Centrum. I Centrum, oj, tutaj schowana jest proszę bardzo Centrum. I o Centrum też dzisiaj trochę porozmawiamy, bo to jest jedna z stacji pierwszej linii metra, która będzie miała w najbliższym czasie dosyć dużo prac modernizacyjnych, remontów i zmian. Ale najpierw stacja Politechnika, a konkretnie już w najbliższy piątek będzie tam zwiedzanie tejże stacji metra, czyli A11 Politechnika. Tam chyba tylko i nie wyłącznie Politechnika, coś jeszcze może się pojawi, jeszcze jakaś inna stacja. Najważniejsze jest to, że faktycznie tam koło miłośników metra zabierze osoby, które zdążyły i mogą wejść na ten dzień, na to zwiedzanie. Także osoby, które się zapisały, do zobaczenia już ten piątek. A teraz czas na krótką autopromocję. Jak pewnie część z Was wie, posiadam swój własny serwer Avizolandia. Jest już, istnieje, macie do niego link w opisie, jak i również w karcie i na ekranach końcowych. Jednakże w ostatnich dniach stworzyłem coś nowego. Nową grupę na Facebooku, ponieważ żeby było to chyba bardziej dostępne dla większości z Was, bo domyślam się, że jednak więcej z Was ma Facebooka niż Discorda. Natomiast stworzyłem ją od tramwajów wetrzawskich. Nazywa się Co tam u tramwajów wetrzawskich. I co ciekawe, jeszcze o tej grupie nie mówiłem zbytnio oficjalnie. Nie ma nawet do niego linku zbytnio, tylko trzeba ją faktycznie znaleźć na Facebooku. A już jest na niej 30 osób. Bardzo mnie to miło zaskoczyło. Dlatego też o tym wspominam w dzisiejszym Mniejsza z tym, aby już wam powiedzieć, że was na nią serdecznie zapraszam. Dlaczego? Ponieważ na tej grupie będziemy pisać, pokazywać, jak wygląda budowa nowych inwestycji w Warszawie tramwajowych. Jest ich co niemiara, tramwaj do Wilanowa, na Grocław, na Kasprzaka, zajezdnia na Neopol, czy chociażby już niedługo jest oczywiście też tramwaj pod Dworcem Zachodnim. To wszystko będę tam pokazywać ja ze swoich zdjęć, które mam i oczywiście czekam też na Was jako mieszkańców Warszawy lub osoby, które tutaj po prostu przyjeżdżają, abyście mogli mi pokazać, co Wy widzicie, a teraz pewnie będziecie wiedzieli więcej albo szybciej o różnych rzeczach, o których ja oczywiście się nawet nie domyślę, czy też oczywiście będziemy rozmawiać o tramwaju na Grocław. No, dużo jest tych inwestycji, także zapraszam Was serdecznie. Link teraz w karcie oraz w opisie. Zapraszam serdecznie, grupa już funkcjonuje i bezpośrednio jakoś w trakcie Mniejsza z tym, jeszcze jak będę montować je, będą tam rzucone najbliższe posty z najbliższych inwestycji, jak to wszystko wygląda na Kasprzaka, zajezdnia na Opol, czy chociażby w najbliższym czasie pokażę zdjęcia bezpośrednio
z Dworca Zachodniego, jak to wyglądało w tunelu w poprzednim miesiącu. Zapraszam serdecznie, a teraz wracamy do odcinka. Dalej idąc, budżet obywatelski wystartował z pracami na Bemowie, czyli już przechodzimy do demo. Jak widzicie, dzisiaj jest mało informacji. Rozpoczęliśmy realizację kolejnego zadania z budżetu obywatelskiego. Dotyczy to remontu chodnika na ulicy Radiowej i drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Żołnierzy Wyklętych. Prace prowadzone są na początku w drugiej lokalizacji. Ile tu kliknie sobie na zdjęcia. Ja praktycznie miałem okazję już zobaczyć, że tutaj coś tam kręcą. I oczywiście, jak się teraz myślacie, wszelkie drogi rowerowe, remonty, nowe, asfaltyzacja, żeby było lepiej i wygodniej, oczywiście, że jestem za, bo jestem oczywiście użytkownikiem też tychże dróg. Na przykład dzisiaj miałem okazję przejechać się za jakieś 70 km. Ale dobrze, idziemy dalej. Ledwo lampy oświetlają tunele w ciągu ulicy Zwolińskich i Żywnańskiej. Kontynuujemy wymianę oświetlenia w tunelach. Właśnie zakończyliśmy montaż nowych LEDowych lamp, czyli ZDM LEDuje. W przeprawie dla samochodów w ciągu ulicy Zwoleńskiej i Żegrańskiej. Pod terami kolejowymi oraz ulicami Patriotów i Szpotańskiego. Także tak to wygląda. Jak widzicie, tutaj też bardzo zdjęcie. I to jest sprzed czy po. Zaraz ocenimy po kolorze oświetlenia. Jak się tutaj naładuje. Dobrze, zobaczmy. No to wygląda mi już na LEDowe oświetlenie, bo jest takie małe. Mało to dostaje i w sumie kolor dosyć podobny do LEDowych, bo zimny mimo wszystko. Idziemy dalej, czyli przyjdź na plac Zbawiciela albo zasmuć się tym, jakby na plac Zbawiciela. Czyli plac Zbawiciela to doskonałe miejsce do letnich spotkań. Dlatego podobnie jak w poprzednich latach, piesi i klienci lokali gastronomicznych będą mieli do dyspozycji jeden pas tegoż też ronda czy placu, jak zwał tak zwał. Ważne jest to, że został zamknięty jeden pas dla samochodów. Kompletnie nie wiadomo czemu, ponieważ lokale gastronomiczne zazwyczaj mało co z tego pasa korzystają. Więcej przestrzeni jest zabranej niż faktycznie oddanej dla pieszych czy innych obiektów. No ale tak to się już co roku dzieje, więc powoli niestety się zaczynamy do tego przyzwyczajać. Idąc dalej, dochodzimy do transportu publicznego, czyli łącznik PKP Śródmieście Metro, uzgadnianie punktu styku. W ogóle ładne zdjęcie z budynku, tak przy okazji. No jak widzicie, tu jest patelnia, tu mamy wejście do centrum, metro centrum, mamy też windy tutaj w tymże rejonie, jeszcze, o, tu już nawet nowe zdjęcie, bo jest przejście dla pieszych w tymże rejonie. Mamy patelnię właśnie w tym też rejonie i tutaj jest zejście do PKP Śródmieście, do tego przystanku kolejowego, jak i tutaj również oczywiście główne wejście. No, co nie ukrywa, że stąd pasażerowie aktualnie muszą przejść dokładnie tą też drogą, aby wejść jakkolwiek do metra. No i nie ukrywajmy, każdy chciałby to zrobić pod ziemią i mniej chodzenia, mniej schodów i wszystkiego. No i właśnie nad tym trwałym placem. Jak to powstanie, jak będzie pod ziemią to zrobione, bo tam jednak jest dosyć dużo problemów. Jest po pierwsze linia średnicowa podmiejska, jak i również dalekobieżna, są tory metra, wszystko jest na różnych poziomach. Jak to zrobić, żeby wszyscy mogli tamtędy przejść, a żeby nie było jak na Świętokrzyskiej? No tego na razie nie wie nikt, ponieważ prace jeszcze przy tym trwają. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tym, jak to tutaj wygląda, zapraszam tutaj do linku w opisie i karty, abyście sobie poczytali, bo tutaj faktycznie Witold dosyć ładnie popytał Michała Olszewskiego, czyli wiceprezydenta Warszawy, o to, jak to wszystko powinno wyglądać. Tymczasem my lecimy dalej do lotniska Chopina i patrzę, mamy jeszcze 11 minut czasu, który mogę nagrywać, a na lotnisku Chopina dzieje się trochę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, ponad 1 000 000 pasażerów w maju i 4 miliony w ciągu tego roku. Czyli jak widzicie, lotnisko Chopina, mimo tego, że mało osób teraz korzysta i tych wszystkich problemów, zawirowań i tak dalej, całkiem nieźle jest tutaj w funkcjonowaniu. Maj był kolejnym miesiącem z rekordowymi wynikami. Liczba lotnisko Chopina obsłużyło w ponad 1 253 329 pasażerów. Odnotowano niemal 13 300 operacji lotniczych. To potwierdza, że ruch lotniczy bardzo szybko wraca do poziomu sprzed pandemii. Wynik z maja 2020 roku stanowi 76% liczby pasażerów z przed pandemii, czyli z 2019 roku z maja. Także tak to wygląda. No i tylko się cieszyć, żeby jak najwięcej osób korzystało z lotniska. Ja w te najbliższe wakacje raczej nigdzie się nie przejadę samolotem.
Jest to oczywiście powiązane z tym, że nie mam pieniędzy. Ale to ty tak swoją drogą. O czym na sam koniec jeszcze odcinka, bo na pewno to możecie się zastanawiać, co się dzieje, że ostatnio mniejsza z tym. Ale najpierw jeszcze dwa tematy na sam koniec. Patryk Podlaski przyszedł remont. Zakończyła się modernizacja Patryku Podlaskiego. Zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Alejki mają nową powierzchnię i wydemontowano plac z żyrafą, gdzie dzieci będą mogły chłodzić się latem przy zagłamiawiaczu, a także korzystać z gier terenowych. No, faktycznie przy... Czekajcie, zobaczymy. Okej, okay, tutaj jest ta para wodna. Jest i żyrafa. Żyrafa ma jeden minus, jest metalowa, więc jak się do niej dzieci to przytulą, to dzieci już się nie odtulą. Ale to tak swoją drogą. No ale w sumie będę musiał pójść zobaczyć, bo czasami tam się pojawiałem, jak latałem dronem, tak dla siebie. Ale wygląda to całkiem zacnie i widziałem to jeszcze w trakcie remontu. Także takie ciekawostki z Warszawy. Na koniec oczywiście sondaż. Kiedy twoim zdaniem zostanie otwarte metro na Bemowie? Było 571 głosów w tymże sondażu i większość z was stwierdziło, iż w tym miesiącu. I macie rację. 30... Znowu zleciał pociąg. To już jest jakaś tradycja w mniejszości, ale to później go podniosę. Natomiast 33% z was stwierdziło, iż w czerwcu, 28% iż w lipcu, w sierpniu 9%, we wrześniu 14%, nie wiem i nie domyślam się 15%. Także takie tutaj macie wyniki. No i na koniec jeszcze takie informacje organizacyjne. Co do metra, w sumie zacznę od tego, no to pewnie się domyślacie, że skoro ja tutaj zadaję takie pytania, i sam w ostatnim czasie trochę bardziej przygotowuję się do tego, aby no w najbliższym czasie po prostu rozpocząć całą tą procedurę z otwarciem metra, trochę filmu wam pokazać, jak to wszystko wygląda na dole, na górze, jakąś recenzję stacji metra zrobić, z tą recenzją, to raczej w lipcu już. Ale to w najbliższych tygodniach metro zostanie otwarte. Możliwe, że na dniach, ale tego na razie ani ja nie wiem, ani nie mogę powiedzieć, ani w sumie nie będę mógł. Zostawiam was tutaj trochę z nutką tajemnicy. Mam nadzieję na razie, i to jest najważniejsze, że będę mógł wam ten film pokazać, ponieważ to jest największy problem w najbliższym czasie. Dlatego mówię, że powiedziałem we wstępie, że w teorii może być to ostatnie mniejsze z tym, dlatego że kończy mi się tutaj po prostu system do możliwości robienia filmów. Będę musiał to robić na zupełnie innym programie, bo nie jesteśmy na program, którego korzystałem przez ostatni kwartał. Także to taka po prostu lekka organizacyjna zmiana. To nie zmienia faktu, że to jest ostatni film na razie, bo będę musiał wymyśleć, jak to wszystko zrobić. Ale jeszcze przed nami, to wam po drodze teraz powiem, jeśli się wszystko uda i jutro będzie ładna pogoda, to jutro nagram zachodnią. Zapraszamy do metra. Metro będzie na pewno zachodnie, zobaczymy, czy się wydobie. Na najbliższych dniach będzie film właśnie Zapraszamy do metra. Później będą przeloty nad każdymi stacjami, czyli to są trzy filmy kolejne. Zachodnia i przelot oczywiście nad zachodnią z pokazaniem całego torebiska, jeśli mi się wszystko uda. Akurat będzie dosyć trudne, bo to jest dosyć potężny obiekt mimo wszystko. Dalej będzie oczywiście jeszcze mniejsza z tym, druga część przelotu samolotem z odcinka setnego, jak i również będzie film jutro. I to będzie też ciekawy film, czyli z trasy Łazienkowskiej, jak tam dalej wygląda przebudowa, no i taki szczegół, jakieś tam zajezdnia na Nopol. Cykl w najbliższym czasie wróci, ale nie wiem, czy będzie w stanie wrócić, jeżeli nie będę mieć jak montować nowych filmów, bo to aktualnie jest największym problemem na drodze do tego, aby wam pokazywać, jak wygląda budowa w Warszawie i jej okolice. Tak samo na przykład przebudowa dworca stacji Ożarów Mazowieckich czeka na nagranie, jak i również wiele innych filmów, o których na pewno chciałbym wam opowiedzieć i pokazać. Ale co będzie w najbliższym czasie, to zobaczymy. Jedno jest pewne. W czwartek mam swoje urodziny. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. A to jest mój ostatni wydruk z drukarki 3D. Do zobaczenia. Cześć!